Czy już mnie słychać? Dobrze. Jeśli wszystko zostało poprawnie ustawione, to jesteśmy teraz, transmitujemy już na Twitchu. Przepraszam, że tak długo zajęło, ale po prostu w ostatnim czasie remonty w moim domu strasznie dużo problemów mi sprawiały, ale wracamy już do was z nowym odcinkiem. I oczywiście dzisiaj nagrywamy na żywo, tak jak co piątek nagrywany podcast na żywo i teraz będziemy mieli też gościa. Tak jest, więc proszę was, oczywiście zachęcam do zostawiania subskrypcji oraz datków i to wszystko idzie na rozwój podcastu. Także chciałbym pozdrowić moją grupkę na Facebooku Wariaty Piotra. Było tam tak zwany request o Overwatch. To spróbuję ustalić z community managerem, że coś takiego zrobić, tylko muszę się dowiedzieć, co to jest. Witam was wszystkich serdecznie. Dobrze, w takim razie, nie przedłużając, bo wiem, że czekacie bardzo, już pisałem na Instagramie, na story, wszyscy już wiedzą, dzisiaj mamy bardzo specjalnego gościa i uwaga, proszę naszego gościa o przedstawienie się. Słychać, Tak, już pan na wizji jest. Pozdro, wariacie XDD. O. Dobrze. Witajcie. Z tej strony Marek Podbytko. Cóż powiedzieć. Znany z ról wielu. Nie wiem, czy dobrze mnie słychać, ponieważ po prostu ja jestem teraz w Ameryce. Dobrze słychać, bardzo dobrze pana słychać, panie Marku. Ale cieszę się bardzo, że pan przyszedł. Ja również bardzo się cieszę za zaproszenie. Świetnie. Więc pan Marek Podbytko jest profesjonalnym aktorem i ostatnio zajmuje się graniem sobowtóra, aktora znanego jako Keanu Reeves. I ja chciałbym zadać kilka pytań. Zbierałem ostatnio maile i tutaj mam zapisaną całą listę pytań, które mamy od naszych słuchaczy, ponieważ wszystko było na Instagram Story ogłaszane. Zapraszam was do śledzenia oczywiście naszego Instagrama. Panie Marku, jak zaczęła się pana kariera? Kiedy odkrył pan talent do odgrywania roli Keanu Reeves? Cóż, historia zaczęła się dość niedawno. W sumie to już parę lat temu, czas szybko leci, wie pan jak to jest, tak, panie Piotrze. Tak, oczywiście. Kiedy byłem jeszcze w szkole, w tak zwanej wyższej szkole aktorskiej. Przepraszam, dziękuję bardzo, dziękuję test za donate. Chore pojeby. Przepraszam, panie Marku, proszę kontynuować. Panie Piotrze, czas jak pan wie leci. Leci. Szybko. Powiedziałbym nawet inne słowo bym użył, gdybym mógł, ale wie pan, że nie mogę, już nie mogę. Nie, dlaczego? Dlaczego? Co się stało? Nie, prawnik. Miałem rozmowę, ale to nie jest... Wie pan, streamy na Twitchu, no szczęśliwie udało nam się nową platformę ogarnąć. Mam nadzieję, że jeszcze przez długi czas tutaj za pomocą... Ostatnio dokonałem zakupu kanału na... Dziękuję serdecznie za donate. STRIM17 Oscar Ostatnio dokonałem zakupu kanału na Twitch. I teraz transmitujemy na Twitch. Czy pan ogląda moje podcasty, prawda? Akurat tutaj oczywiście numer 40. Czwarty, no mieliśmy wiele czasu do obejrzenia go, od kiedy pan zniknął, od kiedy pojawiły się te oskarżenia, no ale... Więc tak, miałem sekundkę się zapoznać, tak? No, wracając do kiedy zaczęła się pana kariera. Tak, oczywiście. Kiedy byłem w szkole wyższej, tak zwanej high school, w Lublinie. Liceum. Tak, tak, tak. O, to wie,
Tam obejrzałem pierwszy raz film. Dziękuję serdecznie za datek. A ciekawe, co jest tutaj? Panie Marku, proszę kontynuować. Film nazywał się... było jakoś tak... Forrest Gump. Aha. Tak. Tam jest taka scena, gdzie jest pudełko czekoladek. I wtedy ówczesna moja partnerka powiedziała, że trochę to jest tak jak ze mną i moimi napadami. No tak. Jo. Jeszcze cztery. No i właśnie wtedy uznałem, że może film to będzie coś, co jakoś się spełni. Spełni się jakoś mój sens. Aha. Mój sens. Świetna, piękna historia i taka też z przesłaniem i też trzeba zwrócić uwagę, inspirująca bardzo. Kocham Bitcoin, do działania. Kocham Ether, kocham cybernetyczne małpy. Dziękuję, tak, Bane. My tutaj również kochamy. Stream nie jest poradą w żaden sposób, ale również tutaj... Witam. Również lubimy Bitcoin. Panie Marku. Pana, kilka z pana ról, z których ja tutaj pana najlepiej znam. Niedawno tak wystąpił pan w spocie reklamującym województwo kujawsko-pomorskie. I teraz, jeśli możemy obejrzeć dokładnie ten spot. Dokładnie, właśnie tak, oczywiście. Oczywiście. To jest fantastyczna sprawa, naprawdę. No, to jest jedna z moich ulubionych ról, jeśli miałbym być szczery. Świetnie. Bardzo długo się przygotowywałem do niej. Wie pan. Big Hollywood things. Mogę by powiedzieć. Naprawdę warto było to widać po prostu. I tutaj pan jest niesamowity. To zobaczmy sobie w takim razie ten spot. Tak jest, tak jest. Hi, I'm Keanu Reeves. It's great to be here. In the region that supports culture and cultural events. Tak, w Toruniu jest, to było zorganizowane w Toruniu nagranie. A gdzie to jest? Festiwal. Kujawsko-Pomorskie. O. It's great to be here. Świetne. Nie, naprawdę, ale... Pan ma talent, a takich ludzi właśnie tutaj zbieramy. Wiele razy słyszałem o tym, że... mam ten talent, tak. Bo chciałbym też przedstawić kulisy, ponieważ Kujawsko-Pomorskie miało budżet na zatrudnienie Keanu Reeves jako aktora głosowego. I pan, panie Marku, pan pomógł w nagraniu wideoklipu, prawda? Więc można by powiedzieć, że pan tutaj również jako aktor taki dubbingowy, tylko że odwrotnie, bo pan odgrywał już nagraną kwestię. Można tak powiedzieć, ale też z drugiej strony... Nie chciałem to... pana obrazić w żaden sposób, jeśli to pana jakoś... To było ciężko, było wyzwanie aktorskie. To jakby wcielić się w rolę jednego z najważniejszych aktorów, nie oszukujmy się, nowego pokolenia. To nie było proste, tak? Ja musiałem bardzo długo studiować filmy, takie jak John Wick. Film z Keanu Reevesem, którego zresztą recenzja filmu znajduje się na moim kanale oczywiście. Nagraliśmy już tam recenzję z Marcinem, moim serdecznym przyjacielem. Pozdrawiam cię, niedługo wszystko się wyjaśni, nie martw się, Marcin. No, panie Marku, przepraszam. Mam nadzieję, że to jest pozytywna review, bo oczywiście. John Wick. To jest jeden z moich ulubionych filmów. Oczywiście mamy uwagi mógłbym, co do tego, mógłbym nawet, tutaj, mógłbym tutaj pokazać coś, co potrafię. O, to poproszę. Oczywiście, proszę chwilę. Proszę na to popatrzeć. No i to jest świetne. To jest właśnie świetne. No. To jest to.
No i właśnie między innymi właśnie to zawarłem w taśmie, którą wysłałem do producentów tego spotu, o którym właśnie jest mowa. Oni byli zachwyceni. Powiedzieli mi tylko, że mój akcent. Ja mam odrobinkę taki zachodni akcent. Im się to nie podobało. Powiedzieli, że Keanu Reeves brzmi bardziej po polsku niż ja. A to jest takie... Czemu, czy według mnie to jest jakaś taka próba zagłuszenia polskiego głosu? Ja się tym nie interesuję za bardzo. Ja na przykład prowadzę bardzo dużo takich badań w swoim prywatnym czasie na ten temat i uważam, że po prostu głos jest zagłuszany pewnych grup społecznych, między innymi Polaków. Ale tutaj przechodząc dalej, bo jeszcze drugi taki bardzo znany pana występ odbył się we współpracy z naszą polską firmą CD Projekt. Tu mi coś gra mi coś tutaj. O tak? Gdzie? Jakoś tak. Jakieś takie pompa. Przepraszam. Bom, bom, bom. To nie wiem, przepraszam, to ja tutaj... Ja to wszystko teraz muszę... Wie pan, ja miałem realizatora, ale po ostatnich wydarzeniach popieram ciężko jest zdanie pana Marka znaleźć Podbytko, słuszna opinia. Realizatora. Ale jak pan przejdzie tutaj do... na kartę z filmem... Znowu mi coś gra. A to pan widzi? Widzi pan to? O, tak. Tutaj, to chwileczkę. Jest... Tak, kojarzę. Niestety nie do końca. Chwileczkę. Chwileczkę. Pan poczekaj. Cześć. Ile mogę powiedzieć o tym? Cyberpunk. Thank you. Love ya. Panie Marku, policja? Przepraszam, policja? Musiałem zadzwonić do mojego agenta. Agent, okej, dobrze, przepraszam. W takim razie co? Możemy to obejrzeć. Świetnie. Ale wspomniał mi o tym, że właśnie o pana postępowaniu cały czas. Jakim postępowaniu? Ale pan, panie Marku, chyba pan... Panie Marku, czemu wyszedł pan pijany na SIM? Wszyscy pamiętamy.